Już jutro pogodę w naszym regionie kształtować będzie niż. Zaczną do nas także napływać cieplejsze masy powietrza pochodzenia polarno-morskiego. Dziś piątek, 17 dzień marca. Paulina Królak, zapraszam na prognozę pogody dla Wielkopolski i całego naszego kraju. Najbliższa noc cieplejsza, nie będzie już to mroźna noc. Na termometrach minimalnie zobaczymy od 2 do 3 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże, padać nie powinno. Wiatr powieje z maksymalną prędkością do 20 km na godzinę. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, a więc przed nami piękny, słoneczny dzień. A w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 10 do nawet 12 stopni na południowym zachodzie. Wiatr z kierunku południowego już się uspokoi, powieje z maksymalną prędkością do 25 km na godzinę. Na barometrach 1007 hektopaskali, ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, a biometr korzystnym. Co wydarzy się w całym naszym kraju? Spójrzmy na następną mapę pogodową. Jedynie na wybrzeżu mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, padać nie powinno. Na wschodzie niewykluczone są silne porywy wiatru do 40 do 50 km na godzinę. Przed nami kolejne dni na terenie Wielkopolski, zarówno w niedzielę, w poniedziałek, jak i we wtorek. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże w niedzielę. Pod koniec dnia słabe, przelotne opady deszczu na zachodzie, a w poniedziałek na północy regionu słabo pokropi deszcz. 13-14 stopni to temperatura maksymalna, więc będzie z dnia na dzień coraz cieplej. Do zobaczenia.